na korcie niemieckim grali Daniel kontra Gabie. Jest to tiebreak. Jest 2-1.
taką techniką, to będzie funkcjonował. Troszkę głowa się uspokoi, bo to bardzo fajnie wygląda. Czasem jest tenis taki, wiesz, taki brzydki. Ja bym nie rozmawiał, bo nie chwalę, ale to jest przyjemne, w razie ciebie chwalę. No, ale widziałem, że jak ci podniósł to spinem, on lubi tak czasem takie zrywać, to wtedy miałeś problem. To zawsze jest wyczucia trochę tego kopu. Coraz lepiej, ale jeszcze dwa. Ale zawsze jest tak, że na tych naturalnych wysokościach, naturalna wtedy, kiedy nie jest w barku ramienia, naturalnych się lepiej gra. Nawet jak coś mocno się robi. Wszystko, co jest podniesione i już jest zginę, bo dochodzi następny stan, prawda? Tu to normalnie tylko wiesz, tak, tu ładnie, a tu już wszystko jest. Także zmienność tempa w grze, slide, stop, skrót, no, powoduje, że robi się burzę w mózgu przeciwnikowi. Ja mam dopiero 5 lat tak naprawdę. Nie wiem, czy dużo, czy mało, ale teraz slice i puszczę slice, ale takiej krótkiej gry za siatkę. Z końca, ale boję się do siatki biegać. Tutaj dzięki Łukaszowi, że się tutaj kamera nas podsłuchała. Chwaliłem Daniela Marciniaka, oczywiście Gabrysia Zalewskiego, tak czy inaczej. Gratuluję, dobry dzień. Pewnie nie radny. Dzięki. Dziękuję. Poczekaj, bo nie mogę.